Spotkaliśmy się tutaj z panią minister Beatą Kempą i z panem posłem Uruskim. Tak naprawdę ja tu w tym miejscu od razu chciałem podziękować pani minister za to, co pani minister zrobiła dla najważniejszego zakładu w Sanoku w tym momencie, dla 180-letniej historii tego zakładu, to jest dla Autosanu. Pamiętam, jak było w 2016 roku, była cały czas ta walka o to, czy ten Autosan będzie sprzedany, czy nie będzie sprzedany. Jeździliśmy do pani minister, która wtedy była szefem gabinetu pani premier Beaty Szydło. Jeździliśmy razem tutaj z panem Piotrem Uruskim, z posłem ziemi sanockiej i pani minister nam nie odmówiła, wprost przeciwnie, umożliwiała nam rozmowę również z panią premier i to zaskutkowało tym wszystkim, że Autosan znalazł nabywcę. Polska Grupa Zbrojeniowa, Skarb Państwa przejął Autosan. Autosan ma swoje problemy, ale tak naprawdę gdyby nie decyzje pani premier, pani minister, to Autosanu by nie było i z tego miejsca naprawdę chciałem pani minister podziękować. Teraz próbujemy tworzyć kapitał obrotowy dla tego zakładu. Ja się cieszę, bo w tym roku 11 autobusów niskoemisyjnych dostarczone zostanie do miasta. Tego by nie było wszystkiego, gdyby nie te decyzje, które zostały podjęte wtedy. I w tym miejscu chciałem pani minister bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Nie mam też możliwości tak jakby bezpośrednio nigdy Piotrowi w tym temacie dziękować, ale jego zaangażowanie, uratowanie Autosanu było nie do przecenienia. Także dziękuję pani minister, dziękuję panie pośle. Dziękuję. Panie burmistrzu, gospodarzu tego miejsca, przede wszystkim też pani pośle, Piotrze, powiem tak, wasza pełna determinacja i to, co wtedy w tym 2016 roku z absolutnym poczuciem odpowiedzialności za to miejsce pracy, ale też za Sanok, za kwestię jego rozwoju, ale i też pewnej tradycji, która tutaj zawsze była. Rzeczywiście byłam pod wielkim wrażeniem, ale też pochodzę z takiej małej ojczyzny i doskonale wiem, co znaczy to, jeżeli w zakład pracy, miejsce, gdzie ludzie, z którym ludzie się bardzo utożsamiają, gdzie dzięki któremu mogą żyć całe rodziny, jeżeli upada, jeżeli nie ma praktycznie rzeczywiście pomysłu i tak zwanej pomocnej gospodarczo dłoni, to dalej może być już tylko dramat i musi być zrozumienie dla takich wniosków, ale przede wszystkim tu nie jest żadna nasza zasługa. Gdyby nie wasza determinacja, pani burmistrzu, pana z przygotowaniem też tego wszystkiego, razem oczywiście z zespołem pana i pana Piotra Uruskiego, różnych przedsięwzięć by tutaj nie było. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować, bo w dniu dzisiejszym jestem między innymi, a może przede wszystkim dlatego, że z racji mojej nowej funkcji będzie w Niebieszczanach dzisiaj koncert dla dzieci ofiar wojny w Syrii, ale przy tej okazji właśnie pamiętając też o tych wszystkich kwestiach związanych z Sanokiem, zresztą pięknym miejscem, warto było tutaj przyjechać i też być może porozmawiać jeszcze o innych przedsięwzięciach, o których warto rozmawiać, bo jesteście po prostu bardzo dobrymi gospodarzami, to się czuje i te wszystkie wasze sygnały są bardzo ważne. Dlatego też, panie burmistrzu, no, chylę czoła. Mam wielką nadzieję, gdybym, jeszcze raz powtarzam, ja była mieszkanką Sanoka, to pewnie bym wiedziała, jak zagłosować w nowych wyborach. Życzę panu reelekcji, bo jest pan bardzo dobrym gospodarzem, bo przecież kolejna inwestycja, którą jutro, tak, państwo otwieracie, bardzo się cieszę i duchem na pewno z wami będę, bo to bardzo ważne inwestycje, jakieś centra właśnie rehabilitacji, sportu, wszystko to, co może rzeczywiście pomóc obywatelom też w utrzymaniu ich kondycji, zdrowia, bądź zapobieganiu różnego rodzaju chorób. To jest kolejne niezwykle ważne przedsięwzięcie świadczące o tym, że nie tylko kwestia pracy, ale też kwestia zdrowia, kwestia bezpieczeństwa, kwestia też wizerunku pięknego miasta Sanoka jest w waszych sercach. Ale to jest też, jeżeli jesteśmy w Konwencji Bezpieczeństwa i Zdrowia, to jest też kwestia obwodnicy Sanoka. No bardzo ważne, skomunikowanie i w ogóle kwestia komunikacji jest warunkiem rozwoju, tak, każdego terytorium, na którymkolwiek byśmy nie byli. Więc rzeczywiście to myślenie tutaj pana, panie burmistrzu i pewnie wszystkich tych, którzy są przyjaciółmi tych projektów, na pewno w Radzie Miejskiej, bo tak też być musi. Trzeba tym wszystkim ludziom bardzo podziękować
podziękować, dlatego że właśnie taka gra zespołowa jest w stanie powodować to, że można się cieszyć takimi chociażby wydarzeniami jak w dniu jutrzejszym. A ja chcę też podziękować za to, że włączacie się Państwo w takie dzieła dodatkowo, wiedząc, że przecież tu jeszcze jest wiele do na pewno zrobienia, ale patrząc na Waszą energię, na Waszą skuteczność przede wszystkim, trzeba wiedzieć, że i Pan Poseł, i Pan Burmistrz to są bardzo skuteczne osoby, zdeterminowane i zakochane w tym miejscu i rzeczywiście walczą o wszystko, co jest możliwe. Ale i też pamiętacie o tych, którzy dzisiaj bardzo potrzebują tej pomocy i tutaj całkiem niedaleko taki koncert dzisiaj wieczorem się odbędzie. Z tego powodu jestem z wielką radością, objęłam ten koncert również swoim patronatem i myślę, że tutaj też podzielę się przede wszystkim informacjami z tymi, którzy będą uczestniczyć w tym koncercie, co polski rząd wespół z polskimi organizacjami pozarządowymi, z misjonarzami robią w wielu miejscach kraju. Warto tą informację podawać Polakom, dlatego że Polacy bardzo chętnie włączają się w różnego rodzaju dzieła. Z tego co wiem, na Podkarpaciu mają również bardzo, bardzo dobre serca. Sami pamiętają bardzo trudne czasy i być może dlatego jest większe zrozumienie, chociaż trzeba nam wiedzieć, że w wielu miejscach w naszym kraju, w naszej pięknej Polsce, gdziekolwiek w tej chwili jestem, wczoraj na przykład byłam w Gdańsku, też mówiłam o tych kwestiach, naprawdę spotkało się to z bardzo sporym, pozytywnym odzewem. Mam nadzieję, że tak będzie również tutaj w Niebieszczanach i Wam dziękuję też za to wsparcie i za to, że też będziemy mogli o tych kwestiach dzisiaj z Panem Burmistrzem porozmawiać. Ja życzę wszystkiego, co najlepsze. Panie Burmistrzu, Panu osobiście życzę naprawdę reelekcji. Myślę, że mieszkańcy Sanoka podsumują to, co stało się do tej pory, podsumują to pozytywnie. Z tego, co wiem, wiele jeszcze projektów i planów przed Wami. Kadencja będzie dłuższa, więc może z tym cyklem inwestycyjnym będzie nieco lepiej. A przy wsparciu takiego bardzo zdeterminowanego, energicznego i zakochanego w ziemi sanockiej i nie tylko, bo przede wszystkim też w Polsce, Pana posła. Naprawdę, proszę Państwa. Był przez rok moim zastępcą. A no właśnie, to tym bardziej zna teraz problemy. Rozumiemy, że zna problemy Sanoka, absolutnie rzeczywiście. Ale tak jak mówię, ta pełna determinacja i to, co Państwo przedstawiliście, szczególnie w tym 2006 roku, z absolutną troską o to miejsce i to wybrzmiewało nie tylko z dokumentów, ale z Waszego takiego osobistego zaangażowania w uratowanie właśnie Autosanu i to no też bardzo, bardzo chwytało ze serca. Przede wszystkim nas mobilizowało do jakiegoś pomysłu, do działania, do tego, żeby tą sprawę doprowadzić do należytego końca. I z tego miejsca też wszystkim mieszkańcom Sanoka chcę życzyć wszystkiego, co najlepsze. To piękne miejsce. Trafiliśmy jeszcze dzisiaj na prześliczną pogodę, więc myślę, że warto też w tym miejscu się znaleźć tutaj na południu Polski. Bardzo Wam za to spotkanie dziękuję i też mam nadzieję na owocne dzisiaj rozmowy i bardzo owocne spotkanie. Dziękuję ślicznie, jeszcze raz gratuluję i jestem pewna, że i mam taką nadzieję, że mieszkańcy Sanoka będą wiedzieli, co robią, wybiorą Pana Burmistrza na drugą kadencję. Piotruś, może Ty też. Ja się bardzo cieszę też z tej wizyty minister Beaty Kempy, bo ona zawsze jest tak nacechowana taką wspaniałą, pozytywną energią, mimo ogromnej ilości pracy, którą zawsze ma, ale zawsze można znaleźć u niej wsparcie. I nie byłoby tych wielu dzieł, które dzieją się w chwili obecnej w Sanoku, inwestycyjnych, gdyby nie wsparcie wielu dobrych ludzi w rządzie, dzisiejszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, którzy nas wspierają. Jedną z taką osób jest właśnie minister Beata Kempa, bo wielkie dzieła wymagają wsparcia wielu osób. To nigdy nie jest tak, że ktoś jeden zrobił, zdobył środki, wybudował. To zawsze musi być zespół ludzi dobrze przygotowanych tu na miejscu, którzy przygotują dobre projekty, gdzie będą pomysły, gdzie burmistrz znajdzie pieniądze wraz z Radą Miasta na wkład własny do tych projektów, dofinansowanie i życzliwość ze strony rządu, ministrów tego rządu. I to tutaj się stało w tych kilku miejscach, w tych
wielu inwestycjach, które tutaj toczą się dzisiaj na terenie ziemi sanockiej, było to wsparcie i życzliwość. I dlatego to tak dobrze i tak ładnie zagrało, komplementarnie się ułożyło, że mamy tyle fajnych inwestycji na terenie Sanoka i ziemi sanockiej, na które czekaliśmy. I co niejednokrotnie już powtarzaliśmy, prawda? Zbliżają się te wybory i myślę, że mieszkańcy Sanoka widzą, co się dzieje, wiedzą, jakie są to inwestycje, nie da się ich pominąć. Nawet jeśli ktoś jest przeciwnikiem politycznym, to nie może nie zauważyć, przechodząc przez Sanok, jak dużo się dzieje na drogach krajowych, na drogach miejskich. Jutro otwarcie Centrum Rehabilitacji i Sportu, wielka radość, czekaliśmy na tą inwestycję długie lata. W przyszłym roku otwarcie obwodnicy miasta Sanoka. Mamy jeszcze inne plany, marzenia związane z uzbrojeniem strefy inwestycyjnej, na co czekają przedsiębiorcy. Mamy też kolejne inwestycje zaplanowane tutaj w Sanoku. I pani minister, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję w imieniu sanoczan, mieszkańców ziemi sanockiej za to życzliwe wsparcie, za to, że otaczacie nas taką swoją, można powiedzieć, tutaj opieką, czego dowodem jest to, że pani tutaj dzisiaj z nami jest. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. Ja również dziękuję. Jeśli państwo, panowie pozwolicie, to ja dodam tylko, że to jest miejsce, do którego warto przyjeżdżać tak naprawdę turystycznie też. Ja pamiętam swój czas spędzony tutaj, co prawda podczas niedługiego okresu, to był nieco dłuższy weekend, ale zapadł mi bardzo w serce tutaj niedaleko. Przede wszystkim w pamięć moją i moich dzieci zapadł tutaj w Sanoku skansen. Byliśmy nim oczarowani. Jakoś ten Sanok też w ten sposób poprzez taką styczność moją zapadł mi w pamięć i w serce. I oczywiście potem przecież dowiedziałam się od państwa, że to jest piękne miejsce, ale trzeba rozwiązać bardzo dużo problemów, a niektóre natychmiast, tak jak wtedy pan burmistrz czy pan poseł sugerował. Więc warto rzeczywiście te inwestycje drogowe, przede wszystkim tutaj na Podkarpacie, są niezwykle ważne z punktu widzenia absolutnych walorów turystycznych. I to powinna być taka Polska też na weekend, myślę, bo ci wszyscy szybko żyjemy, szybko pracujemy i chcemy szybko wypoczywać. Niestety taki mamy świat i taki mamy postęp cywilizacyjny, ale to jest piękne miejsce takiej właśnie Polski na weekend. Mnie to zapadło bardzo mocno w serce, pamiętam to do dzisiaj. Panie ministrze, zanim ja już oddam głos tutaj mediom, to chciałem tylko powiedzieć, że w dniu wczorajszym gmina miasta Sanoka otrzymała statuetkę jako najlepsza gmina turystyczna w Podkarpaciu. Rzeczywiście i tutaj ja już w tym miejscu tak naprawdę zapraszam panią minister nie w przelocie, tylko żeby rzeczywiście przyjechać w przyszłym roku. To jest miasto kultury, ale to jest miasto i turystyki, i sportu. Tu rzeczywiście można zmienić, tu można rzeczywiście odpocząć. To jest zasługa, po pierwsze, na pewno tutaj współpracujących ze mną urzędów i centralnych, i wojewódzkich, ale i również podległych pod burmistrza, a przede wszystkim również i samych tutaj pracowników urzędu, którzy tworzą dobre projekty. Proszę pamiętać, że tutaj mówimy o inwestycjach, ale szereg takich jest imprez, które my proponujemy integrację tego społeczeństwa. To jest Wigilia na rynku, to jest Sobota Wielkiej Nocy, to jest Dzień Dziecka, to jest Dzień Rodziny. I wreszcie po raz w tym przyszłym roku będzie po raz czwarty z kolei Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Z całego województwa tutaj przyjeżdża 1000 osób. Radość tych ludzi, którzy tutaj startuje na Mosirze w olimpiadach, jest naprawdę bardzo duża. Szereg tutaj działań z naszej strony jest podejmowanych, ukierunkowanych na młodzież, na społeczeństwo, na turystów, ale również na tych starszych osób. Też planujemy w przyszłych tej kadencji dom senioralny, taki całodobowy, bo dom dziennego pobytu na pewno mamy, już dwa takie domy będziemy mieć na dwóch dzielnicach. Tych działań jest naprawdę z naszej strony bardzo dużo podejmowanych i jeszcze dalej będą kontynuowane. Natomiast zapraszam panią minister, proszę przyjeżdżać tutaj do Sanoka, odpoczywać, bo Sanok jest dobry na pogodę, tak jak teraz, ale i również Sanok ma taką bazę, która jest dobra również na, gdy brak jest tej pogody w tym momencie, bo w Sanoku jest gdzie tak naprawdę tutaj odpoczywać w czasie również, gdy ta pogoda nie jest najlepsza. A będzie jeszcze lepiej od przyszłego roku, kiedy całość inwestycji Centrum Rehabilitacji i Sportu będzie również oddana, tych baseny zewnętrzne, te place zabaw wodne dla dzieci. Także bardzo z tego miejsca
Jeszcze raz Panią zapraszam i dziękuję za to, co Pani zrobiła dla Sanoka, dla Autosanu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie dość, że przedsiębiorczy, gospodarczy, to jeszcze uprzejmy. Bardzo dziękuję. Czy Państwo... Tylko mam pytanie, Pani. Tak, minister, tak, bardzo proszę. Że jedzie do, na koncert do tak, Niewieszczan. Nie, gdyby Pani powiedziała, co to za koncert i jeszcze przed kogo zorganizowany, żeby nie przekłamać. Tak, może powiem tak. Dzięki inspiracji Pana posła Uruskiego, także miejscowego samorządu, miejscowej Pani Wójt, tak, o ile dobrze pamiętam. W Niewieszczanach odbędzie się koncert dzisiaj wieczorem, który będzie dedykowany dzieciom, ofiarom wojny w Syrii. Trzeba nam wiedzieć, że w samym tylko Aleppo mamy 6,5 tysiąca sierot. To są dzieci, które biegają gdzieś między ruinami, że wciąż te potrzeby, szczególnie w zakresie opieki medycznej, są bardzo potrzebne, że wciąż trwa tam wojna, ale i to jest też szereg innych krajów. Natomiast w tej chwili skupiamy się na pomocy w samej Syrii, a także w krajach ościennych, gdzie jest najwięcej uchodźców syryjskich. Zgodnie z naszą formułą, którą prezentujemy na forum Unii Europejskiej na świecie, że nie przyjmujemy, nie zgadzamy się na przymusową relokację uchodźców, ale absolutnie jesteśmy zdeterminowani, co czynimy i pomagamy, staramy się pomagać, jak tylko umiemy, jak tylko nas na to stać, tam na miejscu. Ale jeśli właśnie wokół jeszcze tej pomocy organizowanej przez organizacje pozarządowe, duże, takie jak Caritas, jak Pomoc Kościół w Potrzebie, jak Polska Misja Medyczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, a także szereg innych, organizują się również dobrzy ludzie wokół samorządów. To naprawdę piękna idea. Począwszy od tych dużych, gdzieś tutaj na poziomie wojewódzkim, tak było na Dolnym Śląsku, była wielka zbiórka Dar dla Aleppo, ale i też Lubelszczyzna w krótkim bardzo czasie zebrała, tam była to kwota w dłuższy czas 1 200 000 zł, na Lubelszczyźnie była to kwota 400 000 zł w bardzo krótkim czasie. Teraz jeszcze Świętokrzyskie i pan prezydent miasta Kielce Wojciech Lubawski zorganizował również taką zbiórkę dla dzieci. Tam będzie pomoc terapeutyczna, bo ona jest niezwykle potrzebna po traumie wojny. Jeżeli do tego zaczynają w sposób naprawdę piękny i odpowiedzialny dołączać samorządy, kolejne samorządy, i takim samorządem jest właśnie tutaj na Podkarpaciu ten samorząd, który poprosił mnie o objęcie patronatem i pan poseł Uruski objęcie patronatem takiego koncertu. Myślę, że to będzie kolejny przykład, o którym będę mogła mówić w całej Polsce i że inni będą za tym przykładem podążać. Bo proszę Państwa, jeżeli nawet zbierze się kilkaset złotych, to tam trzeba pomnożyć tę kwotę razy 3, a nie w których regionach razy 5. Ona ma tak dużą siłę rażenia w tych bardzo trudnych warunkach. I bardzo się cieszę, że tutaj na Podkarpaciu z tego powodu właśnie tutaj dzisiaj jestem i z tego co wiem, również inni chcą się w tą akcję włączyć. Ja panu posłowi bardzo dziękuję i bardzo chętnie obejmuję patronatem, a jeśli tylko mogę, to jestem osobiście i takie przedsięwzięcie wspieram. Tym bardziej, że jeżeli będą koncertować dzieci, to nie ma nic piękniejszego, bo to będzie dar od dzieci dla dzieci. I myślę, że to będzie wspaniały przykład, o którym będę mogła mówić w całej Polsce. Więcej jeszcze może przybliżyć pan poseł Uruski, ale... Tak, to jest gmina Sanok, pani wójt Anna Hałas. Właśnie wystąpiliśmy o tą możliwość wsparcia dla tego koncertu, tego, abyśmy mogli go przeprowadzić, bo proszę Państwa, nie ma nic piękniejszego niż to, że jedni ludzie chcą pomóc innym ludziom. My sobie nawet nie wyobrażamy, ja widziałem zdjęcia, które pani minister pokazywała mi w Sejmie z Syrii. To jest naprawdę wstrząsające wręcz, że w XXI wieku, kiedy mówimy o prawach człowieka, demokracji, o tym wszystkim, co związane jest z cywilizacją zachodnią, mamy wszyscy swoje problemy i w Polsce, i w naszym kraju, ale kiedy się popatrzy na to, co jest tutaj, a na to, jak ludzie żyją tam, to jest to wręcz nie do wyobrażenia sobie, że może być takie nieszczęście i na oczach świata ono się dzisiaj dzieje i temu nieszczęściu właśnie tam trzeba pomóc. Ja się bardzo cieszę z tego, że się znaleźli tacy ludzie dobrej woli i że będziemy mogli dać taki dobry przykład, który popłynie w cały region i tak jak mówi pani minister, w Polskę
właśnie stąd, z Podkarpacia, z gminy Sanok. I jeszcze gwoli informacji dla Państwa mediów, bo oczywiście żadna taka akcja też bez Państwa informacji rzetelnej by się po prostu nie odbyła. To nagłośnienie tu dzięki mediom też takie akcje mogą się udawać, to tylko powiem, że mogą mieć powodzenie i dobry potem efekt. Ale ja przed koncertem przedstawię bardzo rzetelną informację, liczby, bardzo konkretne przykłady, w jaki sposób jako Polacy pomagamy, w sposób bardzo przejrzysty, również z fotografiami, tak żeby wszyscy ci Państwo, którzy będą uczestniczyć, mieli pełniejszą świadomość z takiej relacji tam, z tych miejsc, w jakim pięknym przedsięwzięciu uczestniczą, bo myślę, że musimy tutaj bardzo uczciwie do tej kwestii podejść, a czasami to też są argumenty do dyskusji, prawda? Takie argumenty, w których można wyposażyć ludzi w sytuacji, kiedy też być może są ludzie, którzy się wahają, tak jak słusznie tu pan poseł Piotr Uruski powiedział, że przecież tyle jest jeszcze do rozwiązania problemów w naszym kraju i że te problemy kolejno staramy się podejmować do rozwiązania. Tym niemniej, jak zobaczymy tą prezentację, którą mam przygotowaną, te liczby i to, jak my jako Polacy naprawdę potrafimy to robić, a jednocześnie mówić o tym też na forach Unii Europejskiej, a także w innych różnych miejscach, tak żeby jakby mobilizować innych do współpracy w tym zakresie. Mówię o innych krajach. Pokłosiem tego jest chociażby to, że w czerwcu podpisałam memorandum z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Węgier i mamy już wspólne pierwsze projekty pomocowe. To pokazuje, że właśnie dzięki takim przedsięwzięciom, jakie dzisiaj będą w gminie Sanok, a mam też wielką nadzieję, że na skutek tej informacji przyjdzie też więcej osób i że też zapraszamy oczywiście Państwa media, ponieważ bez mediów absolutnie też nie bylibyśmy możliwi, mieli możliwości rozmawiania o tych dobrych akcjach i rozpropagowania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Minister. I naprawdę zaproszenie jest nieustające w tym momencie. Tyle pozytywnych rzeczy również o panu burmistrzu pani powiedziała. A ja zawsze mówię prawdę. Ojej. Pani minister, proszę przyjąć ten pakiet podziękowania za autosan, naprawdę, bo ja wiem, jakie to był udział pani. A tutaj, niech pan przynajmniej na miastce pani ma drugiego muzeum, bo pani mówiła o Muzeum Budownictwa Ludowego z Kansenia, u nas jest drugie muzeum historyczne, około 100 tysięcy ludzi, turystów przyjeżdża, gdzie są największe ikonostak, ikon podkarpacki, gdzie Beksiński wszystko, co namalował, narysował, napisał, to jest tym muzeum, także zapraszam, a ta ikona Matki Bożej, niech opiekuje się bardzo panią dziękuję. Minister, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za tym wszystko przede mną, znam tak jak najbardziej z przewodników, wtedy już nie było nam dane, bo był to bardzo krótki dlatego czas, ale trzeba przyjechać na dłużej, jeżeli burmistrz tak. będzie na następną kadencję, gwarantujemy oprowadzenie po muzeum historycznym w Sanoku, bo jest to naprawdę piękne muzeum, tym bardziej, że od przyszłego roku ono będzie współprowadzone, bo to jest muzeum nie miasta, tylko powiatu, ale będzie współprowadzone przez Urząd Marszałkowski, czyli przez województwo, to miasto. Będzie jeszcze mocniejsze będzie podejście oczywiście. Do tego muzeum. Zapraszamy bardzo. I to bardzo pokazuje, dziękujemy. Że dobra współpraca może powodować to, że absolutnie. Przedsięwzięcia są absolutnie jeszcze lepsze. Dziękuję Pani Minister, dziękuję Panu posłowi, no i dziękuję Państwu, że chcieliście tutaj być wśród nas.